Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Ile razy to już słyszeliśmy, ile razy o tym marzyliśmy, żeby kolejna Forza Horizon pojawiła się gdzie? W Japonii. Ile razy? 10? 20? Jeszcze przed premierą Forzy Horizon 4 mówione było, że czwórka będzie miała miejsce właśnie w Japonii. I co się okazało? Niestety, mamy smutną, deszczową, Wielką Brytanię. Ale też nie jest tak źle, bo twórcy tutaj dużą uwagę przykuli właśnie do driftu. I mamy specjalną mapkę, na której po prostu fantastycznie się driftuje, a i standardowa główna mapa jest fantastyczna do driftu. I dlatego dzisiaj będziemy sobie trochę driftować, może tak w stylu japońskim, chociaż mam ustawiony duży kąt skrętu kierownicy, nie tak jak Japończycy, że 270 stopni i fajnie, nie? Po japońsku ciśniemy. No nieważne, no w każdym razie nowe plotki powstały w sieci, są bardzo popularne, obserwuję to ostatnio. A wszystko zaczęło się od tego, że na Twitterze jedna osoba podająca się za kogoś, kto pracował w studio Playground przy najnowszej odsłonie serii Forza Horizon, pokazał zdjęcia nowej mapki Forzy, które możecie zobaczyć w tym momencie. I są one niewiarygodnie autentyczne pod kątem tym, że mamy czcionkę taką typowo Forzową, nie? Czyli takie, no taka czcionka po prostu jakby z Forzy Horizon, prawda? Wiemy o co chodzi. I mamy napisy takie właśnie w tej czcionce. No i styl tej mapki też bardzo przypomina mapkę z Forzy Horizon chociażby 4, nie? Jeśli chodzi o wygląd mapy i design tego. Jak zaprojektowane są mniej więcej drogi i tak dalej, nie? Jest to zdecydowanie styl Forzy. Wiele osób jakby już twierdzi na starcie, że to jest autentyk, ale jest też, myślę, że tyle samo przeciwników co do autentyczności tego screena. No i zastanówmy się teraz, czy to jest autentyczne, czy nie, no bo oczywiście, no, skąd mamy wiedzieć? No nie wiemy, nie? Nie ma żadnej informacji oficjalnej, ani też nie ma żadnej reakcji ze strony twórców na tę plotkę. Zresztą wydaje mi się, że plotki generalnie no są dobre dla promocji gry, nie? Jeśli osoby plotkują coś na temat danej gry, to znaczy, że ta gra jest na tyle dobra i ciekawa, że warto o niej plotkować, nie? No, chyba nie musimy tutaj się zastanawiać, że Forza nie jest warta jakiegoś plotkowania, czy w ogóle zainteresowania wśród innych graczy. Oczywiście, że jest to fantastyczna gra i oczywiście odsłona Horizon, bo w Motorsport niewiele grałem i niewiele miałem do czynienia z tą grą, więc nie wiem, co tam mógłbym znaleźć dla siebie. Może jakby były jakieś takie zawody organizowane dla youtuberów, to może bym i grał więcej Motorsporta. No ale do rzeczy. O co chodzi? No pojawiła się ta mapka, jak wspomniałem, jest bardzo podobna do tego stylu Forzy i wiele osób od razu uważa, że to, że na pewno będzie w Japonii. Pamiętacie ten odcinek, co przeglądałem fanowskie zwiastuny o Forzie Horizon 5? Że jakby zanim nagrałem ten film, bardzo dużo miałem komentarzy, wiadomości o tym, że kolejna odsłona serii będzie w Polsce, bo ktoś zrobił fanowski zwiastun z tej gry, który nawiązywał do jakichś tam polskich klimatów, nie? To mnie po prostu rozwalało, ale też jednocześnie zastanawiało i przerażało, jak bardzo łatwo wierni są ludzie, jak bardzo łatwo wierne są osoby i można je jakby łatwo zrobić też w konia. No ale jak jest w przypadku tej nowej plotki? Właśnie trudno powiedzieć. Wiesz, ja też bym mógł zrobić sobie jakąś ładną mapkę w Photoshopie, nie? No może ja nie, bo ja nie mam takich umiejętności, ale powiedzmy, że jest osoba, która miałaby takie umiejętności i mogłaby taką mapkę zrobić. Potem wziąłbym telefon, zrobił jakoś krzywo zdjęcie, wstawił na Twittera i powiedział, a czy tam na Reddita, i powiedział, zobaczcie, ja pracuję dla studia Playground, nie mogę ujawnić mojej tożsamości, bo będę miał problemy, nie? Bo obowiązuje mnie embargo.
No mógłbym coś takiego zrobić. Mało tego, bardzo jakby myślę, że korzystne dla studia są właśnie tego typu plotki, nie? Korzystne dla całej gry są tego typu plotki, dlatego że to wzbudza jakby zainteresowanie ludzi, plotki generalnie, nie? No widzisz, ja robię o tym film, wy piszecie do mnie o tym komentarze, jakby roznosi się to po sieci. Myślę, że plotki to jest taki współczesny rodzaj reklamy, nie? Jak kiedyś na Polsacie oglądaliśmy reklamy, takie pasty do zębów, tak teraz plotki roznoszą się lepiej, nie? Tak się zastanawiam właśnie, czy to jest prawda, czy nie. Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Mapka wygląda ultra realistycznie, ultra prawdziwie, ale w Photoshopie można zrobić dużo rzeczy. Zresztą w różnych programach wektorowych robi się właśnie tego typu rzeczy na część właśnie takich projektów, nad którymi się pracuje. W tym przypadku, no, w Fordze, nie? I jest jeszcze jedna moja teoria. Jakby może to jest prawdziwy projekt i może nawet wyszedł ze studia Playground Games, ale niekoniecznie został użyty do gry, niekoniecznie jakby ta mapa będzie użyta, nie? Niekoniecznie będzie to Japonia, czy tam jakieś okolice Tokio, czy coś. Widzieliśmy tam długi fragment jakiejś prostej drogi, widzieliśmy dużo krętych dróg. Jeśli byłaby to Japonia, to też możemy się spodziewać, wiecie, dużo gór, dużo różnych takich zawiasów okołogórskich. To by było fantastyczne, nie? Można by było dużo ciekawych rzeczy odwzorować, jakby z różnych kreskówek japońskich, czy z takich motoryzacyjnych klimatów, nie? Zresztą, kolebka driftu, no. Forza jest to taka gra, która ma sposób prowadzenia driftowy, jakby dać fanom Japonię. Twórcy są tego świadomi, że jakby dali fanom Japonię, to fani by oszaleli, no, kupowaliby jeszcze lepiej jak czwórkę, a czwórka sprzedawała się niewiarygodnie i sprzedaje się niewiarygodnie dobrze i jest bardzo, bardzo popularna wśród wszystkich zapaleńców motoryzacyjnych, nie? Więc jakby dać do tego jeszcze Japonię, Suprę, Toyota Trueno i te wszystkie, wiecie, powiązać ze sobą klimaty, to masz bombę sprzedażową, nie? I twórcy są tego świadomi, bo nie wiem, czy wszyscy z was obserwują jakby to, co się dzieje w Fordzie Horizon 4 od samego początku i Fordzie Horizon 3 także. Generalnie wygląda to tak, że twórcy bardzo, bardzo słuchają swojej społeczności. Dużo graczy od samego początku narzekało, że nie ma Toyoty Supry MK4. Co robią twórcy? Stają na głowie, dodają Toyotę Supra MK4. Z tym było, wiecie, dużo problemu kiedyś, bo Toyota miała swój taki statement, że my nie chcemy mieć wspólnego nic z wyścigami nielegalnymi. I na przykład w Need for Speedzie Toyoty Supry nie ma. No nie ma w najnowszym Need for Speedzie, mimo że też były plany, aby tą Toyotę Suprę dodać, ale nie ma. I koniec. Tutaj twórcy Fordzy się postarali i ta Supra została dodana. Więc zdecydowanie twórcy Fordzy słuchają, tutaj też jest dużo elementów na przykład driftowych pododawanych, dużo takich elementów, o które prosili gracze. Trudno mi to wymienić na przestrzeni tych ostatnich 2 lat, od kiedy Forza miała swoją premierę, ale generalnie wszystkie takie pomysły na rozwój Fordzy, które były na oficjalnym forum podawane przez fanów, były brane pod uwagę. Nie wszystkie oczywiście były zrealizowane, ale były brane pod uwagę i ta gra ewoluowała po części z tego, co gracze chcieli w niej zobaczyć, nie? Więc nie dziwne jest to, że twórcy mogą brać pod uwagę dodanie Japonii do gry, zwłaszcza, że no, Japonia jest to kraj bardzo ciekawy pod względem motoryzacyjnym. Mamy też tam bardzo dużo marek motoryzacyjnych, prawda? Nissan, Mazda, Infiniti, jakby Toyota, tak? Jest dużo tego tam. I dużo też rzeczy to jest, znaczy motoryzacja w Japonii ma też swoją bardzo bogatą historię. Nie wiem, czy dobrze, czy nie zagalopuję się tutaj za bardzo, ale wydaje mi się, że może mieć nawet dość bogatą historię jak motoryzacja Wielkiej Brytanii, ale no, łba sobie urwać nie dam. Myślę, że Wielka Brytania jednak ma bogatszą, no ale
tutaj już to jest do uzgodnienia dla chyba naprawdę takich osób, które siedzą w historii motoryzacji bardzo, bardzo głęboko. Także jest tam co robić pod tym kątem, nie? Zdecydowanie jest co robić w Japonii, jeśli chodzi o zawody Horizon i tworzenie tam gry. Znaczy no tam, po prostu przenoszenie mapy jakby Japonii do Forzy. Oczywiście wiadomo, że to nie będzie cała Japonia, tylko jakiś tam fragment, jak tutaj mamy okolice tego miasta, wiesz, Wielkiej Brytanii. Tam też będzie jakiś tam fragment, ale trzeba przyznać, że ta mapka jest fantastyczna do zabawy w Forzie Horizon 4 i zdecydowanie jest to najlepsza gra pod tym względem, nie? Także co, te wszystkie jakby ciekawostki, nowości, które gdzieś tam się pojawiają, wiesz, niekiedy plotki faktycznie stają się faktami i niekiedy jest tak, że no okazuje się jakaś plotka bardzo, bardzo prawdziwa i odnosi się wtedy do rzeczywistości. Ale to nie znaczy, że to jest na 100% fakt, że Forza Horizon 5 będzie miała miejsce w Japonii. Nie? Więc trzeba tak podchodzić do tego na chłodno trochę. I oczywiście fajnie by było, gdyby to była Japonia i jakoś taki klimat japoński bardziej by się pojawił w serii Horizon. No myślę, że głupie by było ze strony twórców, gdyby zrezygnowali z takiej okazji, żeby jakby skorzystać z tego, że gracze są bardzo zajarani tą Japonią, nie? Póki jeszcze są, no przecież może nie zawsze ten trend będzie trwał, ale póki trwa, myślę, że powinni z tego skorzystać i zrobić tą cholerną japońską mapę. Nie wiem, czy wy pamiętacie, ale ja kiedyś jeszcze, jak nie było Forza Horizon 4, to tworzyłem takie filmy, co byśmy chcieli zobaczyć w Forza Horizon 4. I wtedy żeśmy wspólnie i w komentarzach, i ja sobie tutaj podczas takiego grania jak teraz, tylko że w trójce, myśleliśmy, co by było fajne zobaczyć w Forza Horizon 4, nie? No i oczywiście, co było na pierwszym miejscu? Japonia, nie? Ja tam nie chcę wchodzić w analizę tej mapki, bo to może nawet nie jest istotne. Nie wiadomo, czy to jest prawdziwa mapa, czy nie. Jak już będą jakieś takie fakty, uwierzcie mi, ja będę pierwszym miejscem, gdzie legalnie dowiecie się o tym, jak będzie wyglądała następna odsłona Forzy Horizon, a mogę wam tylko powiedzieć jedną rzecz, że bardzo prawdopodobnie, że Forza Horizon 5 pojawi się w tym nawet roku. A jeśli się nie pojawi w tym roku, to bardzo prawdopodobne, tak na 70% prawdopodobne jest to, że pojawią się pierwsze informacje na temat Forzy Horizon 5. Także, jeszcze jedna ciekawa rzecz, słuchajcie. Forza Horizon 4 została zaprojektowana tak, aby Xbox One mógł ją obsłużyć. Nie? Oczywiście pecety też, widzicie, że mam tutaj maksymalną grafikę i no ta grafika jest wymaksowana, no wszystko jest tutaj fantastyczne w tej grze, nie? Pod względem graficznym. Ona jest po prostu przepiękna, ale nowa Forza może mieć już na przykład ray tracing, może mieć większą szczegółowość terenu, jeszcze większą niż tutaj, chociaż generalnie ten teren jest bardzo fajny i szczegółowy, nie? Tutaj w Forzie. Może mieć wiele takich feature'ów graficznych, o których nawet nie pomyślimy, a twórcy to uwzględnią. Także pod względem graficznym nowa Forza może naprawdę wymiatać, tego możemy być pewni. Bo już będzie projektowana na Xboxa Series X i na PC-ty oczywiście. Nie wiem, czy właśnie stary Xbox jeszcze będzie brany pod uwagę, ale myślę, że tak. Chociaż ta wersja na Xboxa Series X, myślę, że to będzie naprawdę potężny skok jakościowy i graficzny. Także ja nie mogę się doczekać nowej wersji Forzy, nowej części i pierwszych informacji na ten temat. A właśnie, jedna rzecz. Na ostatnim filmie mówiłem wam, że Forza Horizon 4 trafiła na Steama. I zobaczcie, co się stało w playliście festiwalowej. Ja nie robiłem żadnych rzeczy tutaj z tych wyzwań, nie? A okazuje się, że jak wszedłem tylko do gry, od razu te wyzwania miałem zrobione. Nie wiem dlaczego. I patrzcie na to.
jest zima i ja też te wyzwania mam już tutaj zrobione, mimo że fizycznie nie mam jak ich zacząć. Jest oczywiście sposób, ale za niego dostaje się bana w Fordzie, nie? I zobaczcie, że te rzeczy mam zrobione, więc moja teoria jest taka, że twórcy teraz zapętlili te playlisty festiwalowe tak, aby gracze Steamowi mogli sobie zdobywać te samochody, jakby których nie można kupić w garażu, nie? I będą się pojawiały zawody, playlisty festiwalowe z poprzednich lat, z poprzednich miesięcy. Ha? Jak wam się podoba ta teoria? I czemu ta teoria może być jeszcze słuszna? Bo jak wam powiedziałem, bardzo prawdopodobne jest, że w tym roku będziemy mieli pierwsze info o Fordzie Horizon 5, więc może twórcy chcą się w tym momencie skupić w 100% na tworzeniu nowej Fordzy, a jakby zaprzestać rozwijania Fordzy Horizon 4, chociaż no, cały czas są jakieś nowe samochody, cały czas jest jakiś nowy content do Fordzy i trudno trochę w to tak uwierzyć, no nie? Ale jeśli to prawda, jeśli moja teoria się potwierdzi, że twórcy zapętlają te playlisty festiwalowe, już nie będzie jako takich nowych, powiedzmy, feature'ów, nowych samochodów do gry, to może się okazać, że faktycznie w tym roku ujrzymy Fordze Horizon 5. Ta plotka z mapą, to zdjęcie mapy, możecie traktować tak pół na pół, nie? Jest to ciekawostka, można się temu przyjrzeć, można to traktować poważnie lub nie, wygląda ona mega realistycznie, na zasadzie tak jakby była wycięta dosłownie z Fordzy Horizon 5. No ale to jest jeszcze niepotwierdzona informacja, nie? Więc nie możemy się kierować jakimś tam przekonaniem, że na pewno to będzie Japonia. Chociaż, tak jak wspomniałem, jest bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że to będzie Japonia. Zajebisty jest ten Opel, którym teraz śmigam. Tak, to jest Opel. To jest również Pontiac, chyba Monaro czy GTO. Tutaj w grze nazywa się to Vauxhall. Vauxhall Monaro. Ja go sobie zrobiłem na drift, on brzmi fantastycznie. To jest po prostu rakieten. Uwielbiam ten samochód. Moi drodzy, pogdybaliśmy sobie, no był to taki odcinek plotkowy na temat Fordzy Horizon 5. Mam nadzieję, że wam się podobało takie moje gdybanko. Ale jest tutaj kilka ciekawych też smaczków odnośnie tych takich przewidywań, można to tak nazwać, nie? No i ta mapka wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Ha. Moi drodzy, zapraszam was na kolejne odcinki z Fordzy Horizon 4 i może nawet z Fordzy Horizon 5. Kto wie? Mam nadzieję, że w tym roku. Trzymajcie się ciepło. Hejas!